W piłce czasami jest tak, że drużyna lepsza schodzi z boiska pokonana. Tak chyba było dzisiaj, bo sami widzowie przyznali, że Piast piłkarsko był dzisiaj lepszy. No tak, to wszyscy widzieli, że lepiej operowaliśmy piłką, cały czas utrzymywaliśmy się na połowie przeciwnika praktycznie. Stworzyliśmy sobie multum sytuacji, których nie wykorzystaliśmy i dlatego między innymi schodzimy pokonani dzisiaj. Mhm. Piast stwarzał sytuację. Czego dzisiaj zabrakło? Skuteczności? Może szczęścia? No, po części tego i tego, no ale przede wszystkim wygląda na to, że skuteczność dzisiaj szwankowała. Mimo, że Wojtek Kędziora zrobił swoje, strzelił bramkę, no to w sumie jakbyśmy nie stracili dwóch bramek, to wygralibyśmy to spotkanie. No nie wiem, no mieliśmy też więcej sytuacji, powinniśmy strzelić. No dzisiaj wynik moim zdaniem niesprawiedliwy, bo punkt to był minimum w naszym, dla nas należał się. No, nikt nie może nam odmówić, że nie wyszliśmy zmobilizowani dzisiaj na mecz i każdy chciał od początku udowodnić, że jesteśmy drużyną lepszą i chcieliśmy przeskoczyć jeszcze wizyt w tabeli, zdobyć 3 punkty, ale no nie udało się. No, teraz jedziemy na trudny teren, jakim jest stadion na Łazienkowskiej. No nic, musimy powalczyć tam o 3 punkty, no bo nic innego nam nie zostało. No tak, no każde punkty są ważne w każdym meczu, także no nie spuszczamy głów, no musimy podnieść się i jechać do Warszawy i walczyć o swoje. Ja myślę, że to będzie nowe rozdanie, to jest mecz ligowy i podejdziemy do tego spotkania. Wiadomo, że nikogo nie trzeba będzie mobilizować, w końcu gramy z Legią Warszawa, jest to uznana firma i zdamy z siebie wszystko. No tak, tak samo w ostatnim meczu, też zaczęło się wszystko, kiedy Damian musiał zejść z boiska. Też teraz ta roszada nie wpłynęła na nas korzystnie i no szkoda, chcieliśmy się dla Damiana wygrać ten mecz, wiadomo, że zszedł i to wyglądało bardzo groźnie i dlatego chcieliśmy wygrać dla niego, no nie udało się.